Dzień dobry, Agnieszka Kowalczyk, psycholożka, psychoterapeutka, niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Dobra Przestrzeń. Ta część mojego wykładu będzie dotyczyła diagnozowania zaburzeń u dzieci i młodzieży, zaburzeń z obszaru rozwojowego i psychicznego. Będę mówiła o przyczynach i objawach tych zaburzeń. To, co jest bardzo ważne, to należy pamiętać, że jak mówimy o diagnozowaniu zaburzeń u dzieci i młodzieży, zaburzeń psychicznych i rozwojowych, musimy uwzględnić trzy takie podstawowe obszary, a w zasadzie cztery. Pierwszy to jest związany z biologicznym aspektem funkcjonowania człowieka i tutaj też byśmy jeszcze uwzględnili taki, który jest związany z genetyką. Jeśli mówimy o genetyce, to bardzo wiele jest już badań, które potwierdzają, że bardzo wiele zaburzeń psychicznych ma swoją historię rodzinną i jest duże prawdopodobieństwo zachorowania dziecka, jeśli zdiagnozujemy, że w rodzinie już takie przypadki wcześniej się pojawiały. Więc ta historia zaburzeń psychicznych w rodzinie ma bardzo duże znaczenie, kiedy uwzględniamy czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Kolejny aspekt jest biologiczny. I to są różnego rodzaju sytuacje, z którymi dziecko może mieć do czynienia już od momentu narodzin, na przykład jak wcześniactwo, czy powikłania okołoporodowe, czy chociażby złe odżywianie dziecka, może tak się zdarzyć, że dziecko takiej sytuacji doświadczyło, czy ekspozycja na różnego rodzaju substancje, takie jak narkotyki, alkohol, czy też niektóre leki, to może uszkadzać układ nerwowy i wpływać na ryzyko występowania rozwoju zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i później młodzieży. Te czynniki biologiczne, które teraz wymieniłam, one bardziej dotyczą tego wczesnego etapu rozwoju dziecka. Ale na późniejszym etapie, czyli we wczesnym dzieciństwie, tym biologicznym czynnikiem z całą pewnością mogą być różnego rodzaju urazy mózgu, jak i zdrowie fizyczne dziecka. Też mogą mieć znaczenie w późniejszym okresie, kiedy dziecko dorasta, zmiany w mózgu i zmiany hormonalne, czy nadużywanie różnego rodzaju substancji psychoaktywnych przez młodego człowieka. Jest wiele badań, które wykazują pewną zależność między używaniem substancji psychoaktywnych a występowaniem różnego rodzaju chorób, na przykład schizofrenii. Kolejnym takim czynnikiem ryzyka, który też wpływa na ryzyko występowania zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży, to są czynniki rodzinne. Na przykład chociażby depresja okołoporodowa mamy. Może mieć wpływ na to, że dziecko nie będzie prawidłowo odzwierciedlane i będzie nieprawidłowo kształtowała się więź między mamą a dzieckiem i jest to już czynnik, który może powodować ryzyko występowania zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Kolejnym takim czynnikiem, który może wpływać na to ryzyko, jest zaniedbanie rodzicielskie, czyli taka nieadekwatna odpowiedź na potrzeby dziecka. I tutaj ta nieadekwatna odpowiedź zarówno może dotyczyć takich czynników związanych z zaniedbaniem, czyli dziecko na przykład nie jest kojone, nie jest uspokajane wtedy, kiedy płacze, ale też może być nadmiernie zaopiekowane, co też może powodować, że dziecko nie będzie miało takiej możliwości budowania swoich granic, swojego samostanowienia. To będzie wpływało na to, jak będzie się kształtowało jego self, ale też jak będzie się kształtowała jego więź z opiekunem. To, co też jest czynnikiem ryzyka, jest związane chociażby z takimi zachowaniami agresywnymi ze strony rodzica, a nawet przemocowymi. Ma też znaczenie to, w jakim stanie fizycznym i psychicznym są rodzice, czyli choroby psychiczne rodziców, w tym uzależnienia, też mogą mieć wpływ na rozwój zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Kolejnym obszarem są
który ma wpływ na rozwój zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego, jest obszar społeczny. I tutaj na pewno różnego rodzaju zachowania przemocowe, które dziecko może doświadczać, na przykład od rówieśników, albo też brak właściwej stymulacji, czyli dziecko nie ma takich możliwości, okoliczności, sytuacji, które sprawiają, że może zaspokajać taką naturalną ciekawość, którą wszystkie dzieci mają, czyli rozwijać się, rozwijać swoje pasje, ciekawić się, poznawać nowych ludzi, nowe środowiska, eksplorować świat. I to może w dużej mierze zaburzać jego funkcjonowanie, jeśli tutaj w tym obszarze występują deficyty, i wpływać na jego funkcjonowanie w obszarze i społecznym, i emocjonalnym. To, co na późniejszym etapie może już też wpłynąć, czyli w zasadzie przez cały okres życia, od momentu poczęcia do tak naprawdę do okresu nastoletniego, to są różnego rodzaju na przykład przeciwności społeczne, z którymi dziecko może się spotykać. Na przykład niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna, rodziny, stresujące środowisko, w którym dziecko się wychowuje, imigracja, izolacja społeczna, ale też stygmatyzowanie z jakiegoś powodu. I to są czynniki, które mają wpływ na rozwój zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. I jak widzicie Państwo, jest ich kilka i wszystkie tak naprawdę mają bardzo duże znaczenie. Żaden z nich nie ma decydującego znaczenia, więc jeśli nawet dziecko ma taką historię rodzinną, że na przykład zaburzenia psychiczne w jego rodzinie rzeczywiście funkcjonowały, to nie determinuje to jego zdrowia psychicznego już na całe życie. Jest to ryzyko, ale inne czynniki, które jeśli będą funkcjonowały prawidłowo, mogą zabezpieczać go na tyle, że na przykład te zaburzenia zdrowia psychicznego w ogóle nie wystąpią. Chciałabym teraz opowiedzieć o wybranych zaburzeniach, które najczęściej spotykają dzieci i młodzież. I chciałabym zacząć od zaburzeń depresyjnych, ponieważ w ostatnim czasie rzeczywiście bardzo wiele dzieci zgłasza się z taką diagnozą, czy z takim podejrzeniem. Zaburzenie depresyjne jest z kategorii zaburzeń psychicznych i mówi się, że bardzo duże znaczenie mają właśnie czynniki te biologiczne, które jakoś predysponują dziecko do tego, żeby ta choroba w ogóle wystąpiła, czy to zaburzenie wystąpiło. Można powiedzieć, że powiem tutaj za Wolańczykiem i za Komender, że którzy przeprowadzając badania w 2005 roku stwierdzili, że takim czynnikiem biologicznym, który predysponuje dziecko do choroby, do zaburzenia depresyjnego i do depresji, jest podatność na zranienie, która jest związana z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, który może się pojawić na przykład w ciąży, w czasie porodu lub w wyniku różnego rodzaju chorób wczesnodziecięcych. Okazuje się, że to jest duży czynnik ryzyka. Mogą mieć tutaj też bardzo duże znaczenie uwarunkowania genetyczne, czyli genetyczna predyspozycja w ogóle dziecka. Okazuje się, że gdy jedno z rodziców choruje na zaburzenia depresyjne, to prawdopodobieństwo zachorowania u dziecka wzrasta od 15 do 45%, czyli jest to bardzo duże prawdopodobieństwo. Ma też znaczenie tutaj nieprawidłowe funkcjonowanie osi podwzgórze przysadka nadnercze, które jest związane z czynnikami genetycznymi, ale może być też związane z efektem stresu w trakcie krytycznego okresu rozwoju mózgu. Może ta nieprawidłowość tej osi podwzgórze przysadka nadnercze tutaj się jakoś uaktywnić, pojawić i mieć wpływ na właśnie funkcjonowanie dziecka i występowanie zaburzeń depresyjnych. Duże znaczenie ma też uszkodzenie lub dysfunkcję mózgu i niektóre choroby somatyczne,
na przykład choroby tarczycy mają bardzo duże znaczenie i też inne, które mogą mieć wpływ na występowanie właśnie zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży. Jak mówimy o zaburzeniu depresyjnym, to musimy uwzględniać funkcjonowanie młodego człowieka w trzech obszarach. W sferze emocjonalnej, poznawczej i behawioralnej. I dopiero wtedy możemy stwierdzić, że dziecko rzeczywiście doświadcza zaburzeń depresyjnych. To, co jest niezwykle istotne, to jak mówimy o depresji, to mówimy o tym, że dziecko inaczej się zachowuje niż przed występowaniem zaburzeń depresyjnych, czyli porównujemy jego funkcjonowanie przed wystąpieniem zaburzeń depresyjnych i teraz. Jeśli ta zmiana faktycznie jest, no to możemy mówić o zaburzeniu. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że dziecko zawsze było wycofane, miało mało energii i funkcjonowało w podobny sposób, no to wtedy szukamy dalej przyczyny, jeśli chcemy rzeczywiście tutaj dziecku pomóc. A jeśli te jego zachowania, poza tym, że dziecko ma taki temperament, a nie inny, nie wpływają jakoś znacząco na jego samopoczucie, no to też tutaj uznajemy jakby jego temperament za tą część, która jest odpowiedzialna za jego funkcjonowanie. Ale jeśli ta zmiana nastąpiła, widzimy zdecydowanie, że dziecko inaczej funkcjonuje w relacjach społecznych, emocjonalnie, ma problemy ze snem i różne inne trudne, takie dla nas niepokojące sygnały widzimy, no to wtedy należy skierować się do specjalisty, który jest w stanie zdiagnozować, czy rzeczywiście te objawy, które obserwujemy, mogą być zaburzeniami depresyjnymi. No więc na co powinniśmy zwrócić uwagę? W tej strefie emocjonalnej na pewno to, co powinniśmy zwrócić uwagę, to jakie najczęstsze emocje dziecko doświadcza, co my widzimy i jak ono interpretuje te emocje, ponieważ ta interpretacja jest bardzo istotna, bo może tak się zdarzyć, że na przykład taka melancholia, której doświadcza nastolatek, jest całkowicie naturalnym stanem i nie jest to stan, który powinien nas niepokoić, ale jeśli jest ten smutek, przygnębienie czymś, co jest nieprzyjemne i dla nastolatka, i dla dziecka, i dla nas, no to już powinno nas zaniepokoić. Na pewno to, co też jest charakterystyczne dla zaburzeń depresyjnych, to oprócz tego smutku i przygnębienia, to rodzaj takiego rozdrażnienia i irytacji. W przypadku młodzieży na pewno mogą się pojawić też zachowania takie agresywne, ponieważ ta labilność emocjonalna może nie pomagać dziecku w wyregulowaniu emocji. Może też pojawić się rodzaj anhedonii, czyli takiego braku lub utraty zdolności odczuwania przyjemności. I tutaj bardziej mówimy znowu o zmianie, czyli jeśli dziecko, nie wiem, zawsze nie lubiło sportu i dalej nie lubi sportu, no to wcale nie musi oznaczać, że ma depresję, tylko może oznaczać, że po prostu nie lubi sportu. Pojawiające się poczucie winy, które jest zjawiskiem też utrudniającym funkcjonowanie, które jest nieadekwatne, które też wpływa na samoocenę dziecka i pojawiający się rodzaj takiego niepokoju, które dziecko zgłasza, a my też obserwujemy w jego funkcjonowaniu. Kolejny obszar to jest strefa poznawcza. I tutaj mówimy o takim obszarze związanym na przykład z obniżeniem koncentracji uwagi, ale też zaburzeniami na przykład pamięci. Tutaj mogą się pojawić różnego rodzaju trudności, na przykład szkolne. Dziecko może zgłaszać taką zwiększoną męczliwość. Mówi o tym, że po przyjściu ze szkoły nie jest w stanie nic zrobić, ponieważ musi najpierw pójść spać. Dziecko mówi o tym, że potrafi spać po kilkanaście godzin i ciągle jest zmęczone, że to zmęczenie doskwiera mu niemalże cały czas.
zgłasza też taką trudność z motywowaniem się do jakiegokolwiek działania i widoczna jest taka bardzo znaczna utrata energii. To wszystko wpływa na niską samoocenę dziecka. Dziecko postrzega siebie jako niewartościowe, nie mające wpływu na wiele rzeczy w swoim życiu, a w zasadzie na nic nie ma wpływu. To ma na pewno wpływ na jego poczucie takiego pesymizmu, negatywną ocenę doświadczeń, nie widzi nadziei, nie widzi przyszłości, nie widzi sprawczości. Ma poczucie, że w każdym miejscu i w każdym środowisku bardzo podobnych sytuacji i doświadczeń może doświadczyć. Bardzo często też w tej sferze poznawczej pojawia się rodzaj takiego rozpamiętywania przeszłości, takiego też tworzenia rzeczywistości w takim znaczeniu, że dziecko sobie wyobraża, co by było, gdyby było, i to zajmuje bardzo dużo czasu, co powoduje, że nie ma tej przestrzeni i czasu na to, żeby faktycznie próbować, sprawdzać, żyć, bo tak bardzo jest w tej sferze swojego myślenia. To, co też jest charakterystyczne w tej sferze poznawczej, to poczucie braku sprawczości, taki rodzaj bezradności, bezsilności, braku wpływu. No i tutaj się mogą pojawić różnego rodzaju myśli samobójcze, które mają jakoś tak być takim sposobem na rozwiązanie tej beznadziejności, której dziecko doświadcza. Z kolei w sferze behawioralnej to, co możemy zobaczyć, to albo spowolnienie funkcjonowania dziecka, że funkcjonuje znacznie wolniej, znacznie mniej aktywnie, albo też nadmierne pobudzenie, zwłaszcza w przypadku nastolatków, może być rodzaj takiego niepokoju, pobudzenia, nadmiernej aktywności, która może nas trochę w jakiś sposób oszukiwać w tej diagnozie. Często zdarza się, że rodzice zadają takie pytanie, jak to jest możliwe, że ma depresję, jak wychodzi z kolegami, to jest wesoły i radosny, a w szkole i w domu jest bez energii, smutny, rozdrażniony i mówi, że nie chce mu się żyć. No i to jest możliwe, zwłaszcza w przypadku nastolatków, ten rodzaj labilności, takiego chaosu też emocjonalnego, który jest dużym cierpieniem dla dziecka i może to świadczyć o rzeczywiście większych zaburzeniach, z którymi dziecko się boryka. To, co jest też charakterystyczne w sferze behawioralnej, to taki rodzaj wycofania z życia społecznego, z funkcjonowania w różnych sferach, które do tej pory dla dziecka były ważne, na przykład sport, na przykład właśnie znajomi, różnego rodzaju pasje, zainteresowania, też to, co kiedyś cieszyło dziecko, przestaje je cieszyć. Może się tak zdarzyć, że dziecko zdecydowanie mniejszą ma potrzebę rozmawiać, ma mniejsze zainteresowania, mogą też wystąpić różnego rodzaju zaburzenia, jeśli chodzi o łaknienie, zarówno może być to łaknienie zmniejszone, jak i zwiększone. Mogą wystąpić różnego rodzaju zaburzenia w obszarze snu, czyli dziecko może albo nadmiernie potrzebować snu, albo też spać bardzo krótko, lub też ten sen jest bardzo zaburzony, to znaczy, że nie może zasnąć, nie może się obudzić, wybudza się w środku nocy. Mogą się pojawić różnego rodzaju trudności w tej sferze. Mogą też pojawić się różnego rodzaju zachowania, które są związane z zachowaniami takimi, które są autoagresywnymi, na przykład chociażby związanymi z myślami i nie tylko z myślami, ale też z czynami, które mają unicestwić dziecko, czyli po prostu próbami samobójczymi.
Kolejna grupa zaburzeń to są zaburzenia lękowe. Mówi się, że około od 5 do 12% populacji doświadcza zaburzeń lękowych. Tak można powiedzieć, że przypuszczalnie w 30-osobowej klasie około dwójka, trójka dzieci będzie na takie zaburzenia lękowe cierpiała. Pojawia się ten stan wtedy, jeśli w którymś momencie rozwoju dziecka odczuwa ono długotrwały i silny lęk, który uniemożliwia mu adaptację i prawidłowy dalszy rozwój. I to jest bardzo ważne, żeby tutaj to podkreślić, że wtedy, kiedy uniemożliwia mu adaptację i prawidłowy dalszy rozwój, bo lęk jest jak najbardziej emocją, która jest potrzebna każdemu człowiekowi i pomaga mu doświadczyć też no chociażby granicy takiej, że się może bać i nie wejść w jakieś działania, które będą ryzykowne. Natomiast jeśli ten lęk jest zbyt silny i uniemożliwia dziecku funkcjonowanie, no to wtedy mówimy o zaburzeniach lękowych. Te zaburzenia lękowe też możemy tutaj podzielić na takie trzy obszary czasowe, czyli które są diagnozowane we wczesnym dzieciństwie, które są obecne u dzieci, młodzieży i dorosłych i też inne niż lękowe zaburzenia u dzieci, u których lęk jest istotnym aspektem. Te, które są zaburzenia lękowe, te, które są diagnozowane we wczesnym dzieciństwie, no to możemy mówić chociażby o lęku separacyjnym i do pewnego momentu ten lęk separacyjny jak najbardziej może być adekwatny. Na przykład może się chociażby pojawić wtedy, kiedy dziecko trzylatek albo troszeczkę młodsze dziecko idzie do przedszkola albo do żłobka, więc jak najbardziej ten lęk może się wtedy pojawić i on zazwyczaj mija po jakimś czasie. Jeśli nie mija, tylko nasila się, no to wtedy to oznacza, że jest to zaburzenie, nad którym trzeba się pochylić, zastanowić, pokierować do specjalisty. Kolejny lęk, który może się pojawić, to jest taki lęk uogólniony w dzieciństwie, czyli dziecko jest bardzo lękliwe, zaniepokojone, nie jest w stanie czerpać przyjemności z różnych rzeczy, które mogłyby być dla niego bardzo rozwojowe, nie korzysta, nie wiem, z placu zabaw, jest trudno z nim gdziekolwiek pójść w nowe miejsce i rzeczywiście nie jest to przejściowe, jest to stałe, jest to bardzo uciążliwe i dla rodziców, i dla samego dziecka. Lęk społeczny w dzieciństwie, czyli lęk przed obcymi. To się najczęściej pojawia wtedy, kiedy dziecko znowu nie ma tych różnych doświadczeń, albo też doświadczyło jakichś sytuacji, które były dla niego trudne i w jakiś sposób się one utrwaliły i wzmocniły ten rodzaj lęku. I też lęk pod postacią fobii, czyli dziecko na przykład boi się konkretnych rzeczy bardzo, które są dla niego bardzo trudne. Na przykład chociażby są dzieci niektóre, które boją się burzy albo niektórych zwierząt. Zaburzenia lękowe, które są obecne u dzieci, młodzieży i dorosłych, no to możemy na przykład mówić o agorafobii, czyli o takim lęku przed przestrzeniami. Możemy mówić też o takim lęku uogólnionym, gdzie tutaj nie mamy określonego czynnika lękowego, ale jest to taki stan, gdzie osoba doświadcza dużego niepokoju, właśnie tego lęku, trudno to jakoś określić, z jakiego powodu się dzieje, a wprowadza to jakiś rodzaj bardzo dużego dyskomfortu. Może to wpływać też na zdrowie somatyczne tej osoby. Kolejny rodzaj zaburzenia to jest fobia społeczna, no, związana oczywiście z lękiem przed innymi ludźmi, fobie specyficzne, które są związane z konkretnym lękiem, na przykład lęk przed zobaczeniem krwi. Są osoby, które mają duży niepokój i lęk przed na przykład pobieraniem krwi. Czy też kolejny rodzaj zaburzeń to są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które są związane z obsesyjnymi myślami, ale też natrętnymi czynnościami, które mogą się pojawić.
Kolejny rodzaj zaburzeń lękowych to na przykład lęk z napadami paniki. To jest też bardzo częsty taki objaw, który się pojawia na przykład u nastolatków. I ostatni rodzaj zaburzenia lękowego, o którym chciałam powiedzieć, to jest reakcja na ciężki stres, która się nazywa PTSD i może pojawić się wtedy, kiedy dziecko doświadcza bardzo silnej, traumatycznej sytuacji, która jest związana z zagrożeniem życia lub zdrowia swojego, ale też bliskich osób lub też innych osób, które jakoś w jego towarzystwie przebywały. I może mieć to bardzo duży wpływ na jego funkcjonowanie później w różnych obszarach i zarówno w tym obszarze społecznym, emocjonalnym, jak i nawet poznawczym. I kolejny obszar, o którym jeszcze chciałam powiedzieć, to są inne niż lękowe zaburzenia u dzieci, w których lęk jest istotnym aspektem. I tutaj mam na myśli między innymi mutyzm wybiórczy, czy też zaburzenia takie mieszane emocji i zachowania, gdzie lęk też będzie występował, ale będzie jednym tylko z elementów, a nie głównym jakby tutaj zaburzeniem, które jest tym zaburzeniem wiodącym. Kolejne zaburzenie, o którym chciałam powiedzieć, to jest zaburzenie odżywiania. I tutaj możemy mówić o różnych, że tak powiem, rodzajach tych zaburzeń. Między innymi jednym z nich jest anoreksja, czyli takie schorzenie, które jest o podłożu psychicznym, którego istotą jest świadome, rygorystyczne ograniczanie ilości przyjmowanych pokarmów oraz silne koncentrowanie się na wyglądzie i masie ciała, powiązane z panicznym lękiem przed przybraniem na wadze. I tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi rodzajami tego zaburzenia. Możemy mówić o typie restrykcyjnym, czyli kiedy chory skutecznie i konsekwentnie ogranicza pokarm, i typie bulimicznym, gdzie chory ogranicza pokarm i ma nieregularne okresy przejadania się lub prowokowania wymiotów i nadużywania leków przeczyszczających. Te zaburzenia odżywiania diagnozujemy na podstawie wskaźnika masy ciała BMI i poniżej 16 BMI mówimy o wygłodzeniu, a między 16 a 16,99 BMI mówimy o wychodzeniu. Między 17 a 18,49 mówimy o niedowadze, a prawidłowa waga jest między 18,5 a 24,99. Powyżej 25 już mówimy o nadwadze. I ten wskaźnik masy ciała liczymy w taki sposób, że masę ciała dzielimy przez wzrost do potęgi i w ten sposób uzyskujemy właśnie ten wskaźnik. Inne zaburzenia odżywiania, o których też chciałam powiedzieć, to jest na przykład bulimia, czyli takie nawracające epizody objadania się wynikające z przegłodzenia i napięcia emocjonalnego. Kolejnym takim rodzajem zaburzenia odżywiania to jest zespół kompulsywnego objadania się, ale też możemy mówić o takich zaburzeniach odżywiania, które są nieokreślone inaczej, czyli wtedy, kiedy na przykład osoba ma wszystkie wskaźniki dotyczące na przykład anoreksji, ale BMI jest w normie, albo na przykład przeczyszcza się, ale nie w takiej częstotliwości, w jakich mówi to na przykład DSM-5 albo ICD-11 i wtedy mówimy o tych zaburzeniach odżywiania, które są nieokreślone inaczej, ale w tej kategorii także znajdują się takie zaburzenia jak ortoreksja, czyli zbyt rygorystyczne zdrowe odżywianie, czy bigoreksja, czyli nadmierne takie dbanie o muskulaturę ciała. Jeśli chodzi o zaburzenia psychiczne, to w zasadzie tyle chciałabym Państwu opowiedzieć. One są najczęściej, takie bym powiedziała, tak z mojej praktyki spotykane. Pewnie jest ich jeszcze więcej, natomiast tutaj na wszystkie nie mamy czasu i przestrzeni, żeby poświęcić czas. Chciałabym jeszcze powiedzieć o dysleksji rozwojowej, która też bardzo często pojawia się. Jest to zaburzenie rozwojowe, które występuje u około 10-15% uczniów.
W tym około 4% ma te objawy bardzo nasilone, czyli mówimy o takiej dysleksji głębokiej. I ta dysleksja może się przejawiać w takich czterech obszarach funkcjonowania dziecka. Może to być dysleksja, która jest związana ze specyficznymi trudnościami w czytaniu. Może być dysortografia, która jest związana ze specyficznymi trudnościami z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym błędami ortograficznymi. Czy dysgrafia, która jest związana z niskim poziomem graficznym pisma. I dyskalkulia, która jest związana z trudnościami w nauce matematyki. Te specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu pojawiają się dopiero w szkole, ale już wcześniej możemy te cechy u dziecka dostrzec. Kolejne bardzo takie istotne zaburzenie to jest zaburzenie ze spektrum autyzmu. Jak mówimy o tych objawach autyzmu, no to zazwyczaj one są widoczne w takich trzech obszarach. Widoczne są w obszarach w funkcjonowaniu w relacjach z ludźmi, w mowie i komunikacji i kiedy występują stereotypowe zachowania, zainteresowania czy wzorce zachowań. Te objawy autyzmu występują zazwyczaj przed 3 rokiem życia, ale to co jest istotne, diagnoza może wystąpić u dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ponieważ jak mamy dzieci, które funkcjonują poznawczo adekwatnie, na wysokim poziomie, może się tak zdarzyć, że te objawy autyzmu będą maskowane. Ja ze swojej strony chciałabym już Państwu bardzo serdecznie podziękować. Parę takich bardzo ważnych obszarów funkcjonowania dziecka, i które mogą być zaburzone, Państwu przedstawiłam. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zaspokoiłam Państwa ciekawość w tym zakresie. Gdybyście Państwo potrzebowali więcej wiedzy, więcej informacji, zapraszam do niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Dobra Przestrzeń.